Przyspieszenie jego jest naprawdę imponujące. Choć z zewnątrz tego nie widać. Plus okrążenie będzie używane dla podrzucania opon. Dopiero przy następnym okrążeniu będzie wycieknąć tak silna taka, jaka powinna być. Że trochę nanieśli piachu przy przycinaniu, więc jest coś do ślizg, bo więc mogą wyjść małe brak szczytności na zakrętach, więc mało będzie zwolniał, ale na prostej myślę, że się to uda zademonstrować wam pełną jego moc i pełne jego wykrycenie obrotów, a obrotów ma naprawdę wiele. Prosiłbym o wyłączenie mowiki, żeby usłyszeć dźwięk, jak dołącza się turbina. Dali ten wielki. Teraz wyjście z tego zakrętu w prostą. Posłuchajcie dźwięku. Z daleka może nie widać tego, jaka jest to prędkość, bo ciężko to odczuć, ale w środku naprawdę zobaczcie, jakie są przeciążenia. Ciężko wyciągnąć przy przyspieszeniu auta, ciężko oderwać się od fotela i dotknąć przedniej siebie. A masz tam ten motor? Nie, tam damy.